Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica, bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, tu nie chodzi o spór historyczny, tylko o te działania, które powinny być podejmowane i są. Pani minister, zgoda, polityka państwa musi służyć prawu do godnego i niezależnego życia. Czy prawem do godnego i niezależnego życia to jest to, że rząd nie może wydać siebie stanowiska ważnego dla 400 tysięcy zasłużonych ludzi, którzy długo pracują w sprawie emerytur stażowych? Czy to jest polityka do godnego życia, kiedy dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego odbywa się co 3 lata, bo nie ma wystarczających środków finansowych? Czy to jest prawo do godnego życia, kiedy czeka się do specjalisty, a zwłaszcza seniorzy, kardiologa, pół roku, 7 miesięcy, 2 lata? To jest jeszcze wiele obszarów, które musimy wspólnie poszukiwać lepszego rozwiązania. Zgoda do tego, co było podejmowane, ale przed nami jeszcze wiele wyzwań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł